No hej, 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 hej! Tego się, moi drodzy, chyba nie spodziewaliście. Ale powiem wam trochę szczerze, że sam się tego też nie spodziewałem. Znaczy, spodziewałem się, że to kiedyś nastąpi, ale nie, że tak szybko. Moi drodzy, w ogóle się złości, czemu już tłumaczę, tak się dzisiaj dzieje. Co? O, nie mam wcześniej, że się muszę logować. Co za dno? Moi drodzy, dzieje się tak dlatego, że... Ojej, wszystko trzeba się logować. Już na starcie jestem zniechęcony. Gdzieś tak dlatego, moi drodzy, jestem osobą chorą, w sensie, nie że jakoś na głowę czy coś, chociaż patrząc na taki robię content, to mogłoby się tak wydawać. Co jest nie tak? Aha, bo tu ma być miesiąc. Oje, jakie w ogóle brzydkie, nieintuicyjne, w sensie... No... Co ja mam tu wpisać? Czemu się nie mogę... Czemu się nie mogę zalogować? Okej, okay. I nie mogę kontynuować. No dobra. Wpisujemy WTF klot. Password WTF klot. WTF klot. E-mail. O Jezu, że ja swój e-mail pamiętał. Muszę użyć innego, wybaczcie. wp.pl. Okej, moi drodzy, co tak się dzieje? Jestem chory, jestem przykuty do łóżka, nie na głowę, chociaż patrząc na content, jaki robię, to można by tak stwierdzić. Niemniej nie zdziwcie się, jeżeli w odcinku będzie słyszeć takie... Dlatego jedyne, co mogę zrobić, to nagrać coś z poziomu komórkowego. Więc stwierdziłem, że skoro dwie recenzje temu robiliśmy Sigbriki i obiecywałem wam, że zrobię grę, to może dziś jest dobra okazja. Czy teraz odpali gra? I odpaliła! Mamy więc grę i przyjrzyjmy się jej. Same Sigbriki, o ile były klockami raczej słabymi, raczej niezbyt fajnymi, o tyle sama... Jednak idea nawet spoko. Omega. To ma fabułę. Okej. Możemy uleczyć chore miasto. Później tego dnia w... O, siedzibie... Kolejny spadziały dzień w chorym mieście. Six City, no. Możemy chodzić jak w RPG-ach. Kurde. Możemy sobie tu miażdżyć mebelki. No szybko, bo mi to wybuchnie w twarz. Okej, okay, i gonimy tych złoli, co? Dalej są złole. I chcą, i żebyśmy przestali go ścigać, ale my nie przestaniemy go ścigać. Okej, okay. Dwa razy klikamy, żeby biec. Dawaj, bij ich, bij ich. Bi. Ale w ogóle ich rozczłonkowe wuje. Na szczęście składają się wszystkie figurki jego z dwóch klocków, więc bicia nie ma za dużo. Dawaj, dawaj. Będziemy gadać z doktorkiem. Zdjątka możemy robić. Cyk. Beaming Sick Brick Toys is great. It revives your heroes,
No pachnie jak reklama. Muzyczka świetna. No wygląda ciekawie, moi drodzy. To jest aktualnie mój strych, gdzie dla was nagrywam. Ale nie mam tu żadnego sick breaka. Czekajcie. Ha. No nie mam żadnego. Nie mam. Mam. Mam, czekajcie, mam. O. Co jest? Namierzony jest. Może jednak niech stoi. No słabo coś z tą namierzalnością, nie? Yes. Okej. Okay. Patrzcie, jak w ogóle dobrze zeskanował. Wow, patrzcie, jak on to dobrze zeskanował. Dlaczego? Bo nawet zeskanował, że ma piłę w ręce. I teraz mój prawdziwy bohater jest w grze. Prawdziwy bohater, którego kurde mam. Dobra, gdzie jest reszta? Ej, ta gra to coś jest naprawdę fajne. Czekajcie, bo ja mam 4 stick bricków. A, czekajcie, bo tu miałem typa z pistolem. Dawaj, dawaj, ja chcę może innego. He. Okej, okay, ale czy on zarejestrował, że ma pistol? Zarejestrował, moi drodzy. Nie, zarejestrował, że ma pistol. Niewiarygodne. Nie, naprawdę, bardzo fajna, kurde, gra. Głupio przyznać, ale całkiem spoko gierka. Tylko, że ty możesz tu strzelać tym pistolem? Mam nadzieję, że tak. No i jest ten z wall, jest ten z wall. Aj, ale nie będziemy z nim walczyć jeszcze. Przynieście mi power brick, hahaha. Dobra, są, okej, okay, zabrali z wolę power brick. Nie musimy klikać, możemy też chodzić trzymając ten przycisk, po prostu on chodzi za tym przyciskiem. I to jest spoko. Dobra, no weszli tu, więc, aha, musimy, ale z tym musimy pogadać. Ci goście są szaleni, okej, okay, wiadomo. No wchodzimy. Nie możemy tego zniszczyć za hajs. No ten pistolet strzela, ale tak dziwnie bym powiedział, moi. Dobra, idziemy. Czy możemy zniszczyć szafę za hajs? Możemy. Fajnie jest zniszczyć rzeczy za hajs. Bo nie wiem, na co mi jest ten hajs, ale pewnie na coś się przyda, nie? Wiecie, zawsze tak brak. Zbieramy, zbieramy, chociaż nie mam pojęcia na co, ale zawsze się hajs zbiera. Dobra. Spójrzcie, tu mamy prezentację, że możemy zmieniać sobie charaktersy, nie? Aha, dobra. Patrzcie, o, babeczką mogę być, no to pewnie, że chcę być babeczką. Catchy content is. Czy jakaś tam. Ona ma w ogóle kuszę, jak jakiś łowca wampirów. Nie chcę innego. Okej, okay, mam jakieś super ataki jeszcze. Okej. Okay. Dobra, idziemy, moi drodzy. Nie no, wybaczcie mi, ale ta gra naprawdę wygląda bardzo fajnie. Dodatkowo, że możemy sobie skanować nasze realne postaćki, które mamy z Sick Bricków. Dawaj, 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 patrzcie. I właśnie stosuję ten sezonowy atak, w sensie ten, wiecie, który. I patrzcie, jak ich obstrzelałem i w ogóle 100 000 wrogów, a ja ich zastrzeliłem. I mamy tą baterijkę.
Moi drodzy, no cóż, o ile Seabreak są, można powiedzieć, klockami kontrowersyjnymi, to znaczy mogą się niektórym podobać, niektórym nie, no bo z klockiem to ma raczej mało wspólnego, tak naprawdę są to tylko postaćki. O tyle mi się mocno spodobały, choć głównie też na bazie tego, że, no tak jak mówiłem, po prostu w latach 90. było normą, że takie różnego rodzaju się, no użyłem wtedy słowa dziadostwa, zbierało kolekcjonersko, ale i dzisiaj się takie rzeczy zbiera, więc dlatego powiedziałem, że mi się to po prostu podoba. No i cóż, moi drodzy, ale w większości z was rozumiem, że to mogło się nie podobać. O tyle faktycznie, jeżeli spojrzymy na to, jaką to ma jeszcze otoczkę, jaką, to naprawdę ta gra jest fajna, naprawdę ta gra jest ciekawa. Spójrzcie, jak jest ładnie zrobiona, jaką ma ładną grafikę, ładną otoczkę, ładne wszystko, fabułę. No to, moi drodzy, teraz tym bardziej się tutaj potwierdza. Odbudowaliśmy bazę, okej. Tu już nie możemy i możemy pogadać znowu z tym. Clean the streets. Właśnie przyjąłem misję wyczyszczenia ulic. Jemy czyścić ulicę zapewne ze złoli. I babka mi się podoba i szkoda, że jej nie miałem Seabreaków, nie? Czyścimy. A z czego mu czyścimy tę ulicę właściwie? Z jakichś dziwnych critersów. Dobra, moi drodzy. Przy okazji niestety nie mogę za bardzo niszczyć sobie tutaj otoczenia, aby... mam tutaj kierunek, gdzie by się udawać, żeby więcej tych wróżków było. Już! Serio! Tu mamy jeszcze jakieś misje. Ja wiem, moi drodzy, w ogóle to, co się dzisiaj tutaj dzieje na tym kanale, dużo bardziej powinno trafić na mój kanał gamingowy, może Klocko Grał, nie? Skoro, kurde, to jest gra jednak, no ale nie trafiło na Klocko Grał, gdyż to jest na kanał o podróbkach. Nie zajmujemy się tu podróbkami, klockami alternatywnymi. A tam jednak na moim kanale gamingowym chcemy grać tylko i wyłącznie w gry LEGO, co cały czas zaznaczam. Dlatego ta gra tam nie trafiła, choć spokojnie mogła być, bo jakościowo naprawdę jest dobrze. No i moi drodzy, tak jak mówię, można by wiele rzeczy gadać o Seabreakach, ale kurde... no, sam pomysł, sama otoczka, samo wszystko jest kurde naprawdę dobre. Mają wizję, znaczy mają. Ja się troszkę obawiam, że to niestety jest tak, że im nie poszło. No chyba, że gdzieś są jeszcze Seabreaky. Piszcie mi, jeżeli gdzieś Seabreaky jeszcze są. Jeżeli one normalnie są gdzieś do kupienia i tak dalej. Bo mi się wydaje, że niestety, że mogło im nie pójść, że jednak te klocki się nie przyjęły, a byłoby szkoda, bo mówię, i wizję, a gra naprawdę, mówię, spójrz na grafikę, na fabułę, na wszystko. Wygląda to całkiem zacnie. Aktualnie gra na moim kanale gamingowym w LEGO Hero Unboxed. Jest to na podobnym poziomie, nawet nie wiem, czy ta gra, w którą gram teraz aktualnie, nie jest na lepszym poziomie, moi drodzy. Tak jest, dobrze słyszycie. I spójrzcie, jeszcze pojazd. Dawaj, nie możemy teraz sezonowego? Aha, nie możemy, ale pojazd może wariować. Jak masz opuścić ten pojazd? Aha, muszę zaparkować, nie da się tak byle jak. Okej, tu jeszcze możesz... Ło, to jest boss, nie? No, moi drodzy, i co ważne, grę możecie oczywiście zainstalować sobie i grać bez tych postaci, bo ja faktycznie postacie zeskanowałem, ale jak widzicie, możecie sobie wybrać tu dowolną postać i grać nią od początku. Możecie przyciągnąć blaster i tak dalej. Nie, naprawdę wygląda całkiem ciekawie. Oczywiście, kontrowersyjne jest stwierdzenie, że to są takie klocki jak LEGO, no bo nie są oczywiście to klocki jak LEGO. To jest, mówię, absolutnie oczywiste. Nie, tam się babeczka podoba. Ja nie chcę zmieniać postaci. Dobra, jak mam z tego wyjść? No klikam detail. No i kumam.
No i dobre. Ale co mam do it? Aha, że muszę zmienić postać na siłę. Alex awesome, a nie chciałem zmieniać postaci. Dobra. Wow, lasery! Rekiny z laserami! Stór przeszkód? Okej, to jest, moi drodzy, tylko tor przeszkód, tak jakbyśmy potrenowali. No tak, dying is not awesome. Okej, okay. Każą mi zrobić piramidę z trzech hipoli. Już nie do końca wiem po co. Ale świadczy to po raz kolejny. O jest, zrobieni są. Ale nie wiem po co miałem to zrobić. Nie wiem, moi drodzy, po co miałem to zrobić, ale zrobiłem, dobra, wypadł z lokalu. Ale co timeout? Co ja miałem zrobić? Exit, dobra, olać, exit. Okej, kolejny, moi drodzy, multum opcji. Dobra, you are dead, no i super. Czy nie super? Nie chcę tego! No dawaj. Co jest? To jest kotek. Okej. Okay. Nie wiem w ogóle, czemu jestem tym, bo to nie jest ekipa, którego skanowałem. Dobra, moi drodzy, no cóż, mieliśmy sobie przetestować i mieliśmy sobie pośmiać z tej aplikacji. Tymczasem, no nie pośmiałem się z tej aplikacji, gdyż aplikacja jest naprawdę dobra. Można sobie zainstalować i nawet spokojnie bez posiadania jakiegoś Sigbricka. Jak widzicie, da się w nią pograć, jest całkiem ciekawa, grafikę ma ładną i jest naprawdę okej. Okay. I moja opinia jest taka, że mówię, o ile tak jak cały czas wspominam, o Sigbrickach można mieć różną opinię, oczywiście, jak najbardziej. O tyle, no faktycznie, no moim zdaniem, moi drodzy, jest to projekt, który trochę nie wyszedł, który jest całkiem spoko, ktoś ma fajną wizję na wszystko, a on prawdopodobnie się mógł nie sprzedać i mógł gdzieś tam paść, co by było ogromnym, moim zdaniem, bólem i stratą. Ja się będę przyglądał, czy one gdzieś faktycznie jeszcze istnieją, czy da się je kupić, bo chętnie będę zakupował jeszcze więcej. Przypuszczalnie mamy więc tak, prawda, spotkanie z takim potencjałem trochę zaprzepaszczonym, być może niedocenionym i tak dalej. No niemniej mówię, mieliśmy się wpaść, się pośmiać z aplikacji, miała być backup ataka i tak dalej. No a nie ma, więc moi drodzy, cóż, tu nie będę więcej w to grał, bo jest fajnie, ale może prywatnie sobie pogram. Być może ktoś z was będzie chciał to prywatnie pograć, ale no, a ja nie chcę właśnie wam spoilerować, co się to będzie działo. Nie, naprawdę warto. I Sigbricki, no mówię, alternatywą dla Lego nie są oczywistą, no bo tu mamy tylko hipki bez klocków i tak dalej. Ale naprawdę są czymś konkretnym i ciekawą zabawką. No po prostu powiem szczerze, troszkę faktycznie wow. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Jeżeli spodobał mi się w ogóle jakikolwiek tutaj fragment tej recenzji, to muszę was przeprosić za brak mojego humorku. Takiego jak zawsze mówię, jestem chory, mam w ogóle problemy.
Dobra, no mówię, ściemniałem, w łóżku faktycznie nie leżę, ale mówię, taki 20-minutowy odcinek mogę nagrać, ale 40 już nie, bo po prostu mój kaszel mi na to nie pozwolił. Bo tak o 25 minutach gadania już się kończy, więc nie ma szans, żebym nagrał coś dla was dłuższego na dzień dzisiejszy, dlatego nagrałem to. A fakt faktem, że nie podoba się gaming klockowy, zapraszam was na mój właśnie gamingowy kanał, gdzie gram w gry Lego, Klocko Grał. Jeżeli podobały wam się też takie odcinki tu, no to piszcie, może znajdziemy więcej gier podróbkowych, a może piszcie mi w tytułach, w opisie, w komentarzach tytuły gier podróbkowych. No i właśnie będę takie też robił na tym kanale, kto wie, moi drodzy. A dzisiaj jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za kolejny wspólny odcinek, widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych innych odcinkach. A teraz naprawdę wracam do łóżka. Baaaaa!